flower spirits follow a path inside the castle, and at the end of the path, they disappear in the ground. Fortress Stumbleground, it's time to take your first steps. Beware the collisions, always check with the flower spirits. New game, level is loading. Yeah. Let's see. Ale nie u wszystkich. Zamknij ten tutorial. Enemies are approaching! O nie, będą nas zabijać. A który to ja? Okej, pewnie mi się przełączy. A masz swój kolor. Jesteś jasno-niebieski, ja jestem jasno-zielony. Ja jestem brązowy. To ja się ruszę. Ja jestem fioletowym takim. Prawo. Potem wezmę beczkę. Czerwieniało kolejność? Kolejność? Znaczy, to trzeba kierunek? W kierunku po prostu przeciągnąć. Nie, nie, nie. Bierzesz tak. Dobra, zaplanowałem. Hmm? Gdzie jestem? Jestem w czas się skończył na ten wykonanie ruchu. Aha. Co, mam ograniczony czas, żeby... Dlaczego nic mi nie robi? Bo nic nie zrobiłeś, nie zaplanowałem. No ale ci zaplanowałem akcję. O, trzeba iść do tamtego, strzelać w niego... Czemu? Beczką i kamieniem, na przykład. Ja no tej idę w jego kierunku. Okej. No kurde! Bo to chyba jak się kliknie speed up for other players, to... To pogania ich? Nie, to nie. To chyba innym kończy czas. Okej, ja jestem przy katapulcie, to ja teraz spróbuję się załadować. Powinienem nic nabywać po schodach. Tak, wejdź tam i od razu użyj katapulty. Throw katapult w tym kierunku, uciec. A gdzie uciekasz? W dół, po drugiej beczki. To dzięki temu ja będę jeszcze mógł strzelić. I pick up. Dobra, ja idę w dół, potem strzel. Może do action raz, bo ja będę strzelał na jednej. Aha, okej. Okay. Chyba trzeba zatwierdzić, co? Tak, ale ja muszę. Ja jeszcze się zastanowię. Nawet nie wiem, gdzie jestem, więc może się dowiem. A nie, bo ja to mam przycisk Finish Turn for All. Ja też mam. Wszystko każdy to ma. Kurde, to ja nie jestem tamten? Ja jestem tym. Nie tym, co strzelił. Nie, nie. Okej, to teraz ja ruszam się do katapulty i strzelam. Dobra, to ja uciekam od katapulty i idę po kolejną beczkę. Strzał. To ja nie. No to najbliższą, tak? Tak. Ja będę szedł za tobą, a potem... Ej, kto jest najbliżej na ekranie? Najwyżej? No. Tutaj macie swój kolor. Tu jest kolor twój. Ale dwóch jest bardzo podobnych. Jeden jest trochę jaśniejszy, drugi trochę ciemniejszy. I za cholerę... Ja jestem tam po lewej. Jestem tym żółtym po lewej. My jesteśmy po lewej stronie, wy jesteście po prawej. A teraz ustalcie, kto jest kto. No właśnie. Ja jestem tamtym przy tej katapulcie. To nie strzelaj kamieniem. Ty jesteś tym drożdżą z prawej, tak? No. Aha. To ja myślałem, że to jest tym ja właśnie. A, to dobry pomysł, żeby go zostawić. Przy katapulcie. Bardzo dobry pomysł. Okej, ja już. Wszyscy? Jeszcze nie. Finish this turn for all players! Yes! Już? No! Już i tak. Nie trzeba tego zatwierdzić, wystarczy, że jedna osoba będzie zatwierdzić. Już. Tak. Okej. No to trzeba finish teraz. Tak, już. Okej. I ubudu! O kurde, źle zrobiłem. Powinienem tu zaczekać, a nie, ty uciekłeś, dobra. No. Myślałem, że tam jeszcze będziesz strzelał. Nie zostawiłam tej beczki. Chyba się zaraz zderzymy. A nie, podniosę ten. Ja w dół. No i kurwa, okay. Dlaczego nie do katapulty?
A po co? No chciałem cały dodać katapultę. Nie, nie, katapulty się nie ładuje. Po prostu podnosisz, podchodzisz do katapulty i potem... Z podniesionym wydajesz... i strzelasz, tak? I tak, i strzelasz. Teraz po prostu jak podniesiesz i bierzesz, okay. Strzelasz i... Ty tam, już... Wiktor, możesz uciec, bo ja mam tą beczkę. Ja nie chcę uciekać, jak ty strzelisz. Zabiliśmy już tego... Musisz podnieść? Tak, zabiliśmy tak, tego. Podnoszę i strzelam. Okej, okay, to ja tam zostawię. Ja idę po kamień. Ja zostawię beczkę tam. Ja dwa razy strzelę, bo tam są dwie beczki. Ja pójdę może do tej dolnej katapulty i tam zostawię jeden kamień. Może się przygotowy. Może tak, w tę stronę? Tak. Ja też jestem gotowy. Możecie tam jeszcze... nosić do mnie beki ewentualnie, a nie, to się nie da. Masz beczki na miejscu, dwie to i jeszcze... No masz dwie, jak... je wystrzelę teraz w tej turze, jak widać. No i jeszcze jedna i padnie. Dobra. Okej. Okay. Już wszyscy? No. Okej. Okay. Rafał, ty. Ja też. Ale właśnie... Muszę kliknąć? A to nie... Ktokolwiek. Nie, trzeba... Musi ktoś... Ja myślałem, że jak każdy weźmie ready, to się skończy turę. Tak. No właśnie, uważajcie, żeby się nie zderzać. Jeszcze jedną beczkę trzeba od niego strzelić. To ja to w sumie załatwię już. No. A na taka z Wiktorem, planujcie swoje ruchy, żeby nie wejść na to samo pole. Dobra, no ja idę tam do góry po beczkę, wracam i strzelam, wiesz? Ja idę do tej dolnej katapulty zostawić. Wracam, ten kamień na przyszłość. Dobra, a ja idę do tego kamienia na lewo od ciebie. Ja nie wiem, co mam zrobić. Możesz przynieść jakąś beczkę do tamtej katapulty drugiej, widzisz? Beczkę, a tam leży beczka i kamień. No to, a, beczka i kamień. A, no to masz na środek zanieść beczkę. Też ja biorę ten kamień poniżej Natalki, ja go już biorę. Więc jak chcesz, to możesz wziąć tą beczkę po prawej. Ja trzymam beczkę, ja stoję w rogu przy schodach i trzymam beczkę. Aha. To zanieś mi jeden kamień do tego, do katapulty po lewej, żeby wszędzie był jakiś kamień. Okej, okay, to ja zaniosę. A tu w rogu, gdzie jest Wiktor, żeby były dwa, bo są dwie katapulty. Okej, okay, to ja zaniosę ten kamień. Niech przy każdej będzie jeden kamień, jedna beczka i... Okej. Okay. Ja jestem gotowy. Czekaj, bo później... A później ja mam co mam zrobić, bo będę tam na środku tego podestu. To zejdę na... Może iść... W kierunku katapult, może zaraz trzeba, zaraz jakiś nowy przeciwnik przyjdzie. To czekaj. I no action, dobra. No już. Okej, okay, już? No. Okej, okay, go. Będzie Wubudu? No Wubudu! I... Wubudu! Dostał w oko. Tak jest. Okej, teraz chyba powinien kolejny przyjść. Pewnie tak. A jest o, ja tam. O, i tam już jest... Tam jest kamień beczka, więc tak. Czyli będzie do wykończenia w jedną turę. Ciekawe, co się podnosi pierwsze. Bo tu w tym, na tym polu... O, i teraz na ty... Jak ja mam to zrobić? Pick up. Pick up, zrób pick up. I shoot. Tu? No, zrób shoot. Zrobisz kierunek strzału. A, właśnie. Tu kierunek może można? No dobra. Nie wiem, czy można pick up? Może to dotyczy, z której strony chcesz wykorzystać katapultę, ale to nie ma sensu. Dobra. No dobra, i zatwierdzasz. Okej. Okay. Ja kładę tu kamień i będę się wracał. Ja sobie pójdę do katapulty. Pójdę tam, sobie pójdę do katapulty, zostaję kamień przy katapulcie i wracam do kamienia. A ja idę do mojej katapulty i tam będę siedział. Okej, okay, wszyscy już? Tak. Okej, okay, jedziemy. No i co, fajna gierka. No. Na dobrą muzykę. Dzielnie strzeliłam. Potem będziemy mieli jakieś dwóch idiotów chyba. Tych kropek. No. Czy dostał dwoma kamieniami? Dostał kamieniem i beczką, tak że normalnie. Okej, to Wiktor, może zejdź tam po kolejną beczkę i sobie weź zapas. No już sobie jedną załatam przygotowałem i drugą mam też przygotowaną beczkę, nie? A czy zaraz... Ja podchodzę do tego kamienia przy murze i wezmę go tam, zaniosę schodami po prawej stronie. To ja sobie przyniosę przy bramie prawej. Dobra, wiecie, ja sobie zostawię tutaj ten kamień i sobie pójdę po tamten kamień na dole. Na zapas. A ja sobie przystawię beczkę bliżej. Dobra. Ona jest tam po prawej przy schodach.
Okej. Ja już. Ja też. Ja też. Okej, to jedziemy. Już ekran nie ma. Jeszcze. Nie zderzymy się? Okej, ty zabierasz ten kamień bliżej tej katapulty. Dobra. To ja będę próbuję stanąć przy tej katapulcie prawej. Uciekniesz stamtąd? A, idzie tam jakiś... To jeden. I to ja idę tam z kamieniem zaraz, to od razu... To ja mam... Wystrzel beczkę, tak? Podnieś kamień, wystrzel beczkę i ucieknij stamtąd, a ja pójdę z kamieniem tam. Dobra. Dobra, to ja idę tam. To jest jedna tura. Pick up, shot. Podejść. Podejść i strzał. Łop. I powinniśmy go załatwić w tej turze. Pod warunkiem, że uciekniesz od katapulty po wystrzeleniu. Tak, tak. Okej, okay. Ja już. I podniosę później beczkę. Ja nic nie robię. Lej. Możesz pójść i zejść tam jedną beczkę wziąć na górę. Już za późno zatwierdził. Okej. Okay. No? Zatwierdził. Ja nie muszę zatwierdzić, wystarczy, że przez pierwsze tury. Bo to i tak nic nie daje, to zatwierdzę. Daje to, że nie możesz później zmienić. No właśnie. Tak. Ojejku, nie zostawiłem kamienia. Go zniosłem. Może się nie przyda tam. Zobaczymy, gdzie się pojawi gigant. Okej, okay, Wiktora. A, no to jest mamy dobra, dwie beczki dwie i Nati ma trzecią, no to już po nim. Nati, weź ten. Na razie nic nie rób. No action. Tak, no action. Całe, prze- tak? Bo ten, Wiktor podniesie beczkę, załaduje, wystrzeli, podniesie drugą, wystrzeli. Nie zdąży sometimes uciec. No action is best action. Dobra. Ja no też na łeb, albo pójdę w okay. Już? Ty na razie zostań. Ja już mam strzały zatwierdzone. Okej, okay, już? Wszyscy? Może. Tak. Może. To jedziemy. Też czułem całą drogę tu kamień. Nie potrzebny. Tak się nie przydał. Nazwę go z powrotem. Zabiorę go do następnej planszy. No i teraz Wiktor stąd ucieknie, a Nati się załaduje teraz beczką. Uciekajcie na siebie. Rzucę beczką teraz, zobaczmy co się stanie. Enemies are approaching. To można do innego gracza wrzucić wtedy. Do maksymalnie 3 pola, nie? Tak? Mhm. Tak okay. Było napisane w tutorialu, że to ja ma maks 3 pola. Dobra, to ja no, tam uciekam do góry. To ja w tamtą stronę rzucam. No to czekaj, może w następnej turze tu rzucę. Dobra. Okej, okay, to ja sobie pochodzę. Dobra, to ty Wiktor, gdzie uciekasz? Do góry idę, żeby nie przeszkadzać. Prawy górny róg, no, na górę ekranu. Tam jest takie pole. To ja się później wrócę. Nie, do idź. Swoje miejsce. Znaczy nie. Znaczy będzie go skryjesz chyba. No chyba tak. Aha. Okej, okay, już? No. Tato go. No. Była go? Dostałeś. No, złapałem. Nie złapałeś. Dlaczego dostałem w banie? Bo musiałeś pewnie wziąć akcję z łap. Aha. Podnieś z łap. You will! Jej! Tylko jedna ofiara po naszej stronie. Która podniosła beczkę. Zgadnijcie co? Reklamy! Jej, kontynuuj. To ja zapomniałem. O, reklama. Już prawie myślałem, że to dobra gra. To co, zmieniamy czy kontynuujemy? To możemy jeszcze jedną planszę przejść na co wyższym poziomie trudności. Może trzeba będzie coś myśleć wtedy. Nie gryź. Dobry tutorial w tej grze. A. Co? A właśnie, bo nam powysychało. O, tutaj dla Przemka jest piwo, ale jest mi otwarte. Ja jeszcze mam tutaj. A, okej. Okay. Dziura. No, dziurę sobie wdrapałam. I nie boli teraz. O, wróciliśmy. Multiplayer. Nie smakuje ci różkarz? Nie. Odbylej. O, to naszka to jest tylko na chwilę. A co, otwieramy tatuszowe wino?
Okej, to biorę po prostu kolejną planszę. Wiesz. Ready? Nie! Set? Nie! Bardzo podobne chyba do tego. Tak, ale jest więcej pól na środku. A mniej... Nie, tyle samo jest na tych... Nie, więcej. Wyżej są katapulty, więcej jest tych obronnych murów, więcej po środku tych, więc... Trzeba lepiej planować i lepiej się przygotować, wykorzystać te początkowe tury do znoszenia jakichś kamieni i beczek. Okej. I może trzeba będzie rzucać i łapać. Okej, to teraz... Nie, jest większa. Już przynajmniej ta... Zaraz będzie zbliżenie, na razie mamy... Tak się wydaje, że... Dość szybko nas będą atakować, więc... Okej, okay, to ja jestem po środku. Ja jestem na samym środku. Kto z tym wezmę beczkę i pójdę na, będę szedł w kierunku schodów. To w którym ja jestem? Kto jest tym brązowym? Nie wiem, ja jestem fioletowym kolorem. Aha, czyli to Jasper to jest tutaj. To jestem ja. Wobbly Wilson jest tutaj, Gilbert jest tutaj, a Hunted Humphrey to ja to tutaj. To ja jestem Wobbly Wilson. Okej, to ja planuję tak. Idę do tej beczki pod murem i pójdę schodami po prawej stronie, załaduję się tam, gdzie są już dwie beczki i ewentualnie będę ostrzeliwał jakichś gigantów, którzy tam zostanę, będę ostrzeliwał. Natalka, słuchaj, tam w prawo idziesz? Tak. Natalka. Wezmę tą beczkę po drodze i idę po schodach, tylko ktoś musi mi tam usiąść z drogi, nie wiem kto to jest. Ja pójdę w lewo, co no. Nie? Potem pójdę w górę i ty w tym czasie weźmiesz jeden kamień i rzucisz w moją stronę. A to ja muszę do niego podejść przecież. No, weźmiesz dwie tury podejścia, potem złapiesz i rzucisz tam w lewo, w górę. No Wiktor, to możesz na przykład pójść, podejść do bramy. Ja podejdę do bramy, wezmę beczkę, wejdę na górę i postawię. Pójść na tą dolną katapultę może, bo ja na tą po górnej stronie bym wziął. Umówmy się, że to jest katapulta 1, 2, 3, 4. Ja idę do 3, czas nam się kończy. Ty idziesz do 3? To ja chciałem iść do 3. Czasem się kończy. Cholera. To ja tam idę i beczkę zostawię. Jeżeli się zderzyć. Do dwójki pójdę, raczej się nie powinniśmy zderzyć. Uwaga, będę rzucać kamieniem. Okej, chyba ustawiam. A w sumie nie dojdę chyba do tych schodów, to pójdę na dół. No bo właśnie, ja myślałem, że ty do czwórki będziesz szedł. Nie, że... to ja pójdę do czwórki. Nie, 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 brawo! Co się stało? Rzuciłam kamieniem, żeby go złapał. A, złapaliście kamień. To od razu zaatakujesz go, to powinien go zniszczyć. No, powinno się udać. To ja chcę Przemek, złapać teraz drugi kamień i iść do ciebie? Wiesz co, może ja tutaj zostawię ten kamień. Droga do katapulty jest dość długa tutaj, ale na razie nie ma tam jakichś... Dobra, to ty zostaw, a ja rzucę do ciebie drugi. Okej. Okay. Ale w następnej turze. A, bo musisz jeszcze podnieść i tak na drzewo. Zrobię pick-up, później tak, throw, tak. A później co mam zrobić? Wezmę znowu pick-up, drugi kamień. I może nieś w tamtą stronę. A może ja bym tu został i złapał kamień. Ale tam Przemek stoi, do niego rzucę kamień. Ale potem masz jeszcze drugi kamień, to mogłabyś do mnie rzucić. On tak daleko doleci? Nie wiem, zobaczymy. On trzy pole leci. To ja podejdę bliżej. Podejdę w dół, jedno pole. No action, no action. I w ostatniej złapię... Czekaj, bo mam ten, beczkę. To wziąłem throw. To tu będzie postaw. I tu będzie złap. Okay. A, patrzycie na te ikonki na dole? No tak, tak można widzieć. Okej, okay, dobra, to jedziemy. Yep. I hops. Zrozumiał naszą strategię. Łaka łap! Hoppa! Łapie! Kooperacja! For the win. Działa! To ja ładuję się na katapultę 4. No, to sam się zaczę. Na nikogo nie powinienem wpaść po drodze w tym czasie. Dobra, a ja mam co robić? To ja pójdę do tamtych kamieni. Weź to... może kamień na katapultę 2 jakiś. Chcę jakiś tam do ciebie? Nie, tam mam dwa kamienie i dwie beczki. Tak, to ten razie... kamień pójdzie na katapultę 2, ten drugi. To co ja mam robić? Ten drugi na katapultę 2? No. Jeden pójdzie na katapultę 1, drugi na katapultę 2. I jeszcze jeden można zajść na katapultę 3. Ja niosę na katapultę 4 kamień. Żeby po jednym kamieniu było po jednej beczce na przykład. To okay. Ja podniosę kamień od tamte z roku i co, gdzie mam go nieść? Na dwójkę, na...
do katapulty, która nie jest obsługiwana przez Wiktora. Dobra. Okej, okay. To myślę, że potem jakoś w następnym turze się zmówimy, żeby rzucić. Jakoś się złapać. Tak, tak, podnieś, dobra. No to w następnym turze chyba będę mógł złapać. Okej, okay, dobra. Wszyscy? Tak. Tak. No to jeb. W tym ludzie chyba też nie mam kwiatków. Mhm. Tak, na razie. Dlaczego nie strzeliłem? Dobra, jeszcze jest czas. No jest, jest. Nie strzeliłeś, bo nie stoisz przy katapulcie. Ale stałem, że ruszył się. Dobra, Natalka, jedną turę poczekaj. Ja wejdę na to pole przy schodach. Dobra. Potem złapię i ty rzuć. A później mogę się wrócić po następny kamień. Uh-huh. Ja w tej turze zacznę stacjonować przy katapulcie. A ja ten zaniosę do katapulty 2. Dobra. Okay. To ja już zostanę przy katapulcie 4. Tu jest dość długa droga do tej katapulty. A mam amunicję tutaj dość więc. Okej. Okay. Dobra. Wszyscy? No. Ja tam. Czekaj. A Wiktor jeszcze musi postrzelać. Tak. Jak mam w rękach, to wtedy daję strzał przy katapulcie, tak. Jest dobrze, no. Tak, dobrze. Teraz dodaj jeszcze złap i dokładnie. Strzał. Pika. Ale chyba już ostatni hatrum został. Nie, no, nie, no, no, właśnie nie strzeliłem tej kurwy. No, 2/3. Okej, okay, dobra, no to go. Dobra, ja zaczynam stacjonowanie. Teraz bo mnie będzie na łeksie. Okej, okay, teraz przychodzi kolejny potwór. Znowu tutaj. Chciałem teraz się z mojego miejsca rzucić czymś, na przykład kamieniem. Dobra, i co Przemek, mam nieść do ciebie ten kamień? Do Wiktora. Moich schodów. Przemek jest blisko tej katapulty, to niech on teraz ładuje do tego. Tak, ja wystrzelę teraz ten kamień, który mam w ręce. Wiktor może po beczkę pójść tą i strzelić potem z tej beczki. Tak. Ale jak to wystrzelisz kamień? Bo idzie do teraz, katapulty, przy której ty jesteś. Mam teraz w ręce kamień. No. Teraz. Idę do katapulty 3, strzelam. Okej. Okay. I potem. Uciekasz. Idę do katapulty 3 górą. Raz, dwa. Potem strzelasz. I potem wracam znowu na górę. Okej. Okay. A ja mam nieść do was ten kamień? Przydałoby się tam, bo tam nie ma już żadnych rzeczy. Tam już nie ma żadnych rzeczy do obrony. Tak, tak. Idź 3 razy w górę. W górę, w lewo i potem ja będę tam łapał. No, będę mógł wtedy łapać, bo będę na 3 pola w prawo, w górę. Ja skończę tutaj turę, a ty tutaj skończysz turę, tak? Nie, to muszę jeszcze nam. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. No to 4 muszę zrobić. Tak. Ciekawe, czy się tak po schodach da łapać. Dobrze, to co? To ja się po prostu przesunę w dół i tyle. Przesuwasz się w dół, podnosisz beczkę i potem. No. Później czekam. Czekasz i możesz podejść chyba. Tak, możesz podejść jeszcze tak, w ostatni no tak. Dobra. Okej, okay, to jedziemy. Boom. Łobudu! 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 Skąd to? Z Biedowych Lat. Aha. Okej, to co, mam rzucić ten kamienie? Tak, ja go złapię. I chyba zostawię go po prostu przy tej katapulcie. O, można tam załadować jeszcze jeden kamień, bo tu są dwie katapulty. Dobra, to ja pójdę i podniosę ten kamień, który tam leży przy schodach. I gdzie mam go później zanieść? A tu przy schodach jeszcze leży, no? Tak. No. Może wiesz co, zostaw ten przy schodach. No, on będzie dobrze, tutaj stacjonował między dwoma katapultami. No. Między dwoma. Jak rzucisz do mnie, to no. Po prostu idź tam z powrotem na dół. Trzeba te beczki jakoś bliżej znieść. Ewentualnie do jedynki można by coś tam więcej zanieść, bo. Nie, na razie jest załadowane. Jeszcze przy schodach. Przy schodach do jedynki jest. Tu mam iść na sam dół do tych beczek tam gdzie byłam, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Chyba tam czekać w pogotowie na razie, bo nie wiadomo gdzie będzie kolejny. No. Okej. Okay. Dobra. Wszyscy? No to tak. Ja tak. No to. Ja nic nie robię. A Jan. Po tym gigancie jeszcze nam 3 zostanie. Mhm. Złapałeś chyba, tak? Tak.
Czyli można normalnie rzucać po schodek. Okej, okay, idzie kolejny gigant. Nie? U mnie. Dobra, to ja się tym zajmę. Jeden strzał z kamienia, jeden z beczki. Okej. Okay. I nie wiem, może poprzynoszę te beczki wyżej z murów potem. To ja wszak mogę ci podrzucić kamień. Dobra, to wiesz co, zejdę na dół po schodach. Ja zejdę tymi schodami przy trójce i zacznę nosić beczki potem na górę. Potem pójdę w prawo w dół. Tak, teraz możesz mi rzucać, to ja złapię. To na trzecią mam iść troll, tak? Na trzecią akcję. Tak. A potem pójdę w górę, a potem idź i pomagaj Rafałowi z tymi beczkami. Nie, tutaj nie wymagam pomocy, bo ja tu załatwię go w tej turze i po prostu poznoszę te beczki na górę i... Nie ma potrzeby, żeby tutaj ten ingerować przy tym dolnym prawym. Okay. To mogę beczkę podnieść po prostu. Okej, okay, dobra. I zobaczymy potem, gdzie ją ponieść. Dobra. To już wszyscy, tak? Tak. Tego. W sumie może do trójki można zanieść dodatkowe beczki. No ja tam mam zamiar to robić, więc już teraz zostawię tę i będę szedł po nowe. No. Okej, okay, to się może zgadać z Natalką, żeby ci rzucała. No już tam i tak idę, więc... Dobra. Łupzu! Łupudu! O, łupudu! To Wiktor, teraz ja ci mogę rzucić tą beczkę, którą mam. Wiesz? To gdzie ja musiałbym być? Musiałbym pójść na skos w dół? Nie. Przecież ty tam stoisz, no to czekaj. No dobra, ty pójdziesz, ja podejdę. Jak się czymś rzuci i nikt tego nie złapie, to przepada? No właśnie ciekawe. A tak. Nie. Dobra, zobacz, ja podchodzę jedno, a ty czekasz. A później ja rzucam, a ty musisz łapanie zrobić. Dobra. Okej, to ja chyba pójdę tam po prostu dobrze na górę i zaniosę ten kamień. I tam później będę szedł tam i tam. Dobrze. No, a ja co mam zrobić później? Zaraz się przekonamy, gdzie się pojawią nam wrogowie w ogóle. Tak, jak pójdziesz tam, rzucisz, to później możesz pójść tam, gdzie ja jestem. Ja bym... I dwa razy tak. Ja bym coś przy jedynce pokombinował, bo tam jakoś było luzy w tej ludzie. Tam na razie, patrz, przy jedynce jest kamień. No tak, ale można przyjść tam postacjonować. To ja tam pójdę postacjonuję w takim razie. Jedynka albo dwójka bym podejrzewał, że coś się pojawi, no ale to jest... No jeżeli to jest random... Przy dwójce i trójce to nam się będziemy czaić, teraz tam przynosimy no krabę. No ja obstawiam, że random powie, że przy jedynce się pojawi. Dobra, teraz to... Ja jestem gotów. Ja też. Ja też. Czekajcie, może tutaj zostawię w drodze ten. Żeby mieć... Masz 8 sekund. 5, 4, 3... To nie ma podwójnej jedynki. 1! Nowy rok! Brawo, złapałeś. Tak. Gdzie się spał? Gdzie się spał? Przy trójce. Tutaj? Znowu. A jeszcze drugi w następnej turze się dowiemy. No tak, tak. W następnej turze się dowiemy, gdzie kolejny. No dobra. No czwórka to... jest, myślę, bezpieczna. Tak, to ja tam mam dwie beczki i ewentualny kamień. Jeszcze trzecia ci jest przenoszona. Tak, Natalka, no to ja przyjdę. Mi zaraz tam przyniesie albo rzuci. A to zobacz, ty strzelisz dwa razy i musisz wtedy się odsunąć? Nie, ty tak podejdziesz do schodów i mi rzucisz. I to przez schody przeleci i ja złapię trzecią wtedy. Aha. Ty czekaj przy dobra podstawie schodów po prostu. To zrobić trop? Podnieś, podejdź do podstawy schodów i czekaj. Aha, dobra. Dobra, a ja teraz idę z beczką, strzelam. Podnoszę i strzelam. I będzie dobrze. Okay. Ja jestem gotów. Ja też. Ja tylko podniosę i będę czekał przy jedynce. Zobaczmy, gdzie się pojawi. Okej, okay, dobra. Gigi. To idziemy, tak? Go. Wobbly Wilson. Ja, to ja. Haunted Humphrey. Ja jestem Gilbert. Gilbert. Wow. Jules Verne. Okej, teraz się pojawia ostatni. Okej, przy dwójce. O! To ja idę z tą beczką. Rzucę w kogoś. Ja idę z kamieniem. Dobra, to Wiktor, ja ci rzucam. Ty już rzucasz, więc ja już łapię. W pierwszej turze. No. Dobra.
jak złapią, to później zaraz będę strzelał w typa. A później będę szedł do dwójki. Przez ściany da się rzucić. To ja pójdę po beczkę. Idę tak. I przez tak. I już będę wtedy czekał, tam kamieniem strzelę w kolejnej rundzie. Dobra. Dobra. Zatwierdzam. Okej, ja idę w kierunku trójki po prostu. Ja też. Ale to Przemku, ale ja, idę śmiało, ja w kolejnej turze będę przy dwójce, to możesz mi rzucić tam beczkę, to wtedy będzie na wykończenie koleś. No okej, dobra. Także podnieś beczkę i się przygotuj do rzutu. Może być kamień? Dwójki. Mam kamień w ręce. No dobrze, też będzie dobrze. Będzie overkill, nie ma sprawy. Może wybuchnie. Ostatni gość. A bo tam był patrz już, nie? Hop! A nie, jeszcze żyje. Łobudu! Padł. To Wiktor, wiesz co? Podnieś strzel i się usunąć? I ucieknij, ja go dobiję. Dobrze. Dobra, to ja sobie teraz po prostu przyjdę. Pick up. A ja rzucę wam. Wejdę na schody i poczekam. Które schody? I się odsuwam. O tam, do trzeciej katapulty. A, to ja będę rzucał potem beczkę. Podnoszę, strzelam i odchodzę. Ja mam pełne okay. ręce. No to go. Czyli dopiero w trzeciej turze podejdziesz, a w czwartej strzelisz. Uderzysz tak, mnie. Tak, no. No. Okay. Ty mendo! No! Przecież ciebie się teraz zderzy z... A nie, nie zdążyło. Zdążyło! Zderzę się z Wiktorem. Jak to? Nie masz szansy się zderzyć ze mną. Mam, bo niechcący kliknęłam. Jest kolizja. Łobudu! A nie, padło! Mi się nie zdarzyło! Padło i mi się nie zdarzyło! Łobudu! Czyli moje zapędy zabijackie ocaliły grę. Brawo! Jej, continue raids. Continue raids. No to zmieniamy grę? Można, ewentualnie. Ja bym proponował tego zbijaka. Jakiego zbijocha? Klasego, co w Markiplier w niego grał. Co? Skibolt. Taki Bomberman jakby, trochę. Mhm. Tylko bez bomb, zręcznościowy. A to jest to też Air Console? Nie. To jest już normalnie na kompach? Tak. O, na kompach, tak. Na padach. To jest ryzyko, że nie zadziała. No jest. Możemy spróbować. Albo dokupić jeszcze 3 gry i pograć w Polanie. Pokaż, co tam masz w ruchu. Hedgehog. A daj popochać. No, West Coast. A. Butelkę pustą masz! Cieszy, kurwa! Szarpnij się. Pachniało. Dobra. Zmiana gry. Za chwilę wracamy. Szarpką, czymy? Tak, spróbujemy. Jak okaże się, że uda nam się to ogarnąć. Okay.